Sezon w pełni nie tylko dla tych, co latają, ale dla tych, co poruszają się na ziemi. Mamy dla Was 5 hulajnóg. Sprawdzimy, która dla kogo, w jakiej cenie. Zapraszam. Zacznijmy sobie od Motusa, bo jest to najtańsza hulajnoga w naszym zestawieniu. Łudząco podobna do Xiaomi M365 z małymi różnicami. Jest siłą rzeczy tańsza, więc producent musiał troszeczkę przyoszczędzić. Przede wszystkim gaz, a właściwie manetka, jest wykonana z plastiku troszeczkę gorszej jakości, jak i sam panel sterujący. Natomiast na plus, że mamy tutaj zarówno podaną prędkość, jak i tryby jazdy, a także poziom baterii. Jest to podane dosyć topornie w formie diod LED, ale i tak jest to czytelne. No i przede wszystkim najważniejsze, wyświetlacz. Nie jest zbyt czytelny w jasnym słońcu, jak widzicie, ale bez problemu możecie tam odczytać prędkość, na przynajmniej zerknąć od czasu do czasu, ile jedziecie. Jeśli chodzi o konstrukcję, tutaj mamy zaczep do składania hulajnogi, manetkę do hamulca, a także dzwonek w takiej formie. Moim zdaniem mniej wygodne niż w Xiaomi, dlatego że połączenie zaczepu z dzwonkiem jest po prostu bardziej praktyczne. Kolumna kierownicy wąska, więc łatwo ją złapać, łatwo przenieść. No i sam podest dość mały. Mój rozmiar stopy dla przypomnienia 46, więc jak widzicie, jak mam już jednego buta, to praktycznie zajmuje cały podest, natomiast dostawiając drugą nogę, mogę bezpiecznie się poruszać. Pokryty papierem ściernym, więc jeśli chodzi o przyczepność, naprawdę nie jest źle. Oczywiście klasyczny błotnik, który się nam rusza na wybojach, hamulec tarczowy, lampka z tyłu i właściwie tyle. Jeśli chodzi o parametry jazdy, 250 W, prędkość maksymalna 25 km na godzinę, a waga hulajnogi 12,5 kg. Jeśli chodzi o baterię, 7800 mAh, więc tak samo jak w M365, natomiast konsumpcja energii jest troszeczkę większa i przejdziecie na tej hulajnodze przy mojej wadze, czyli okolice 100 kg, około 9-10 km. Oczywiście hulajnoga jest na oponach dętkowych, czyli mamy większą amortyzację, natomiast części musimy zmienić dętkę, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jest to opona 8,5 cala. Hulajnoga, z którą rozpocząłem swoją przygodę z pojazdami elektrycznymi jakieś 3 lata temu, czyli Xiaomi M365. Hulajnoga, której chyba nie muszę nikomu przedstawiać, najpopularniejszy model. Doczekał się już oczywiście swojego następcy, którego też mamy tutaj w szeregu i o nim powiemy sobie później. Jeśli chodzi o konstrukcję, tutaj sprawdzone gripy, które czasami się ruszają, jeśli oczywiście bardziej wysłużymy swoją hulajnogę. Pewny hamulec tarczowy, dzwonek połączony z zaczepem, a także wyświetlacz. Wyświetlacz trochę za dużo powiedziane, wskaźnik baterii. Mamy tutaj możliwość zobaczenia, czy jesteśmy w trybie eko, czy też w zwykłym, a także czterostopniowy wskaźnik naładowania baterii. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, została ona troszeczkę poprawiona, dlatego że ta najnowsza generacja ma poprawiony zaczep. To już nie jest aż tak źle, jak było. Te zaczepy, pamiętacie, że pękały. Natomiast i tak trzeba uważać. Jak widzicie, klasyczny zaczep, który pozwala nam złożyć tą hulajnogę. Oczywiście opona dętkowa 8,5 cala, amortyzująca dziury w miarę, no ale oczywiście przygody z dętkami to już w sumie legenda w tej hulajnodze. Podest gumowy, co najważniejsze perforowany, więc nie ma problemu z ślizganiem się. No i najnowsza wersja już ma logo Mi, a nie logo Midia, tak jak w pierwszej generacji tej hulajnogi. Jak zawsze test. Bezproblemowo rozmiar 46, ja sobie mogę swobodnie podróżować na tej hulajnodze, więc jest w porządku. Z tyłu hamulec tarczowy, też najnowsza generacja ma troszeczkę większą tarczę niż te pierwsze wypusty. No i ruszający się błotnik wraz z diodą LED. Hulajnoga, która można powiedzieć, że jest legendą, 7800 mAh, zasięg około 15-17 km przy mojej wadze, jeśli chodzi o wagę 12,5 kg. Co istotne, także wąski pałąk kierownicy, więc łatwość w przenoszeniu bez składania jest tutaj jak najbardziej wygodna. Taki najpopularniejszy model, 1649 zł i co najfajniejsze, wiem, że nie powinienem tego tutaj mówić, ale Wam powiem, kiedy wgramy sobie zmodyfikowane oprogramowanie, pojedziemy na tej hulajnodze ponad 28 na godzinę. Kolejną hulajnogą jest Ninebond ES2. Hulajnoga za 1799 zł, która wyróżnia się ze wszystkich dzisiaj zebranych. Przede wszystkim wygodne gripy, które się troszeczkę ruszają, ale są blokowane. Czyli jak widzicie, nawet jak jadę szybciej, to maksymalny ruch, który mogę wykonać, to jest ten. Musiałbym się naprawdę mocno postarać, żeby ją przekrzywić. Gaz i hamulec. Nie mamy tutaj hamulca tarczowego. Mamy tak naprawdę hamowanie silnikiem, a także hamulec fizyczny w formie nogi. Więc jest to zupełnie inna jazda, przypominająca taką klasyczną hulajnogę, jaką znamy z czasów dzieciństwa, przynajmniej mojego dzieciństwa. Wyświetlacz centralny umiejscowiony w kierownicy, ładnie wkomponowany, gdzie widzimy podstawowe tryby, czyli sport, zwykły, a także eko. Wskaźnik baterii,
Bluetooth oraz prędkość. Wyświetlacz jest czytelny i co najważniejsze, nawet w pełnym słońcu widzimy, ile jedziemy bez żadnego problemu. Pałąk. Tutaj jest ukryta bateria i on jest troszeczkę grubszy, co osobom o małych dłoniach może utrudniać takie klasyczne przenoszenie przy rozłożonej kierownicy. Dodatkowo mamy wbudowany haczyk na zakupy, więc całkiem fajna propozycja i możliwość montażu dodatkowej baterii. Battery pack, który możemy doczepić w tym miejscu, daje nam dodatkowe kilkanaście kilometrów zasięgu. Jest oczywiście sprzedawany osobno, natomiast fajnie, że możemy w ten sposób rozszerzyć zasięg naszej hulajnogi. Sam podest delikatnie zakrzywiony, gumowy, perforowany, więc pewnie czujemy się stojąc na tej hulajnodze, nie ma tutaj żadnego problemu i tutaj mamy podświetlane boki, więc można powiedzieć, że troszeczkę wyróżniamy się na ulicy i co jest też istotne, mamy podwójną amortyzację. Amortyzacja z tyłu, a także z przodu, więc bezdętkowe opony rekompensuje nam właśnie podwójna amortyzacja. Z jednej strony fajnie, natomiast te opony są też mniejsze, przednia ma 8 cali, tylna 7,5. Więc komfort jeżdżenia tej hulajnodze rekompensuje trochę ten amortyzator, no i mamy przede wszystkim spokojną głowę, że na pewno nie przebijemy naszej dętki. Ciekawa propozycja dla osób, które chcą mieć lekką hulajnogę, przypominającą bardziej klasyczną, hamować sobie nogą i jednocześnie móc doczepić dodatkowy battery pack. Jeszcze ciepła niczym gorąca margarita wyjęta prosto z pieca hulajnoga Fiat 500 w wersji 300 W i z 10-calowymi kołami. Która ta hulajnoga ma być odpowiedzią na wszystkie modyfikacje, m.in. też Xiaomi, gdzie użytkownicy doczepiali większe opony. Ale zaczniemy jak zawsze standardowo od kierownicy. Tutaj troszeczkę czujemy gorszą jakość. Niestety te gripy nie są tak dobre jak w Segwayu czy w Xiaomi. Mamy centralnie umiejscowiony wyświetlacz, który nie wygląda najładniej, ale powiedzmy sobie, że jest. Hulajnogę włączamy od spodu. I jak widzicie, mamy tutaj przebieg, stan baterii, a także aktualną prędkość oraz tryb jazdy. Manetka do gazu. Co ciekawe, hulajnoga startuje od zera, więc uważajcie, żeby nie spalić kapcia stojąc na światłach. Hamulec wraz z dzwonkiem, a także zaczep. Znowu zastosowane rozwiązanie podobne do Motusa, czyli moduł, który jest osobno z dzwonkiem, a osobno z zaczepem. Jeśli chodzi o kierownicę, ona jest wyższa siłą rzeczy, dlatego że mamy 10-calową oponę, więc jedziemy na tej hulajnodze wyżej. Natomiast sam pałąk kierownicy jest wygodny do jej przenoszenia. Nie mogłem zapomnieć, na froncie logo Fiata. Zmieniony zaczep, czyli coś innego, co jest moim zdaniem dużo bardziej pewne niż to, co mamy w innych hulajnogach, szczególnie w Xiaomi. Ten zaczep po prostu wygląda mi na solidniejszy. Jeśli chodzi o podest, papier ścierny, więc czujemy się na nim pewnie. Hamulec tarczowy, tym razem z prawej strony. Tarcza jest większa. No i teraz parę słów o tych oponach. 10-calowe opony dmuchane, gumowe, dętkowe, czyli mamy zdecydowanie lepsze wybieranie dziur i co ciekawe, mamy także większe pokonywanie przeszkód, czyli ta hulajnoga sprawdzi się dla osoby, która na przykład dojeżdża do pracy po takiej kostce, jak w tej chwili stoimy, po jakimś szutrze i tak dalej. Dużo pewniej się czujemy na tej hulajnodze, jedziemy wyżej, ciężej się na niej zakopać, jest po prostu lepsze wybieranie dziur, można powiedzieć, że jest to taka edycja terenowa. 300-watowe koło pozwala rozpędzić nam się do 25 km na godzinę, a bateria starczy na około 13 km. I tutaj niestety Fiat zawodzi, bo w specyfikacji mamy napisane, że tych kilometrów możemy przejechać 20, a niestety po 13 hulajnoga się wyładowała. Moja waga plus jeszcze te 10-calowe opony jednak są pazerne na energię, no i musicie się liczyć, że to jest fajna hulajnoga, szczególnie po terenie, ale na krótkie dystanse. No i ostatnia w naszym rankingu, najdroższa M365 Pro od Xiaomi. Hulajnoga, której znowu nie muszę nikomu przedstawiać, następca M365, poprawiona w kilku względach, oczywiście klasycznie. Czarne rączki tym razem, hamulec tarczowy, manetka i połączony z dzwonkiem mechanizm blokady przy składaniu. Dostaliśmy także wyświetlacz, czytelny w jasnym słońcu, pokażę Wam zdejmując osłonkę. Można tutaj bez problemu odczytać prędkość, a także tryb jazdy, eko, zwykły oraz sport. Naładowanie baterii, wskaźnik 5-stopniowy oraz manetka do gazu. Znowu wygodny chwyt przy przenoszeniu. Pamiętajcie o tym, że M365 jest wyższa, więc kupując tą hulajnogę niższym osobom albo dziecku, wmieście sobie, bo jak widzicie, 1,85 m w tej chwili. No, to jest, można powiedzieć, że kierownica idealna pode mnie. Te hulajnogi, które recenzowaliśmy wcześniej, a właściwie opowiadaliśmy Wam o nich, mają dużo niższą kierownicę. Ta hulajnoga jest przeznaczona raczej dla wyższych osób. Celowałbym w 1,70 m+. Powiększony podest, oczywiście gumowy, perforowany, pewny nawet w deszczu. Naprawdę buty dobrze się tutaj trzymają. 8,5 cala opona, silnik 300-watowy, więc jest dużo mocniejszy. I co najważniejsze, znowu nieoficjalnie Wam to powiem, po softcie ta hulajnoga jest w stanie jechać do 32 km na godzinę, więc jest naprawdę szybko.
No i czuć tę moc, to jest najmocniejsza hulajnoga w tym rankingu. Jeśli chodzi o opony 8,5 cala, dętkowe, dmuchane, czyli mamy tutaj po prostu amortyzację tylko i wyłącznie z dętki. Hulajnoga, generalnie cała rama nie jest amortyzowana. Ulepszony zaczep, poprawiona jakość materiałów, natomiast sama konstrukcja tego zaczepu została taka sama. Jeśli chodzi o tył, mamy tutaj oczywiście hamulec tarczowy, a także latający błotnik, no i diodę LED sygnalizującą naszą obecność na drodze, a także hamowanie. Bateria 12800 mAh, jest to hulajnoga, którą dojedziecie najdalej. Ja spokojnie robię po softcie z maksymalną prędkością około 30 km na tej hulajnodze, bezproblemowo. Uwielbiam ją sobie pojechać do miasta, coś zjeść, wrócić i baterii jeszcze trochę zostaje, więc jest naprawdę świetnie. Prędkość maksymalna oficjalnie 25 km na godzinę, ale 300-watowy silnik po softcie jest w stanie pociągnąć nas z prędkością 32. No i wtedy robi się naprawdę szybko i przyjemnie. Moim zdaniem najlepsza hulajnoga, ale też najdroższa w całym rankingu. Jeśli tak standardowo byście zapytali mnie, którą bym wybrał z tych pięciu, no to przy moich potrzebach, czyli tak naprawdę mieszkańca osiedla, który ma blisko dobrą drogę, nie muszę używać żadnych opon terenowych i tak dalej, jeżdżę sobie mniej więcej 8-9 km do rynku, troszeczkę po centrum, no to M365 Pro jest hulajnogą, którą bym wybrał, natomiast nie skazywałbym na porażkę innych hulajnóg, dlatego że przede wszystkim liczy się cena. No i także wasze potrzeby, bo jeśli dojeżdżacie na krótsze dystanse, no to tamte hulajnogi także się sprawdzą. Mam nadzieję, że tym filmem pokazaliśmy wam różnicę, no i taką dostępność oferty, którą znajdziecie oczywiście w sklepie X.com, aktualne ceny, promocje, wszystko znajdziecie w opisie. No i dajcie znać, którą hulajnogę byście wybrali. Ja tymczasem się z wami żegnam i widzimy się już niedługo w następnych materiałach. Cześć!